witamy ponownie. Jest z nami... Martisia. Która ściela się w... Resistance Caitlyn z League of Legends. Możesz nam coś powiedzieć więcej o tej postaci? Caitlyn jest AD Carry, znaczy się chodzi na linię jako AD Carry, tak? Strzela, wiadomo. Strzela. Lubi strzelać. Wykańcza wrogów swoją pasywką, kiedy się chowa w krzakach i w ogóle kuca jak strzela z ulta. Z czego zrobiłaś ten bardzo interesujący, widać robiący wrażenie strój? Beret niestety jest kupny, bo uszyć takie byłoby dla mnie ciężko, jako dla wciąż nowicjusza. Pomimo tego, że już się spotkaliśmy rok temu, to jednak wciąż idę naprzed i się czegoś uczę. Więc beret... Przypomnijmy, w jaką postać wtedy się wcielałaś? Rok temu była Miss Fortune Secret Agent i też z Lola. Oczywiście ten wywiad też możecie znaleźć na kanale. Oczywiście, że tak. Dobrze, wracając do stroju. Tak, beret kupny, tylko te tutaj paseczki, zębatka wycięta przeze mnie z filcu, koszula, spódniczka, co tu dużo opowiadać, tak, halka pod spodem, żeby ona była podniesiona ku prawdziwej Caitlyn. Tutaj mamy bullet belt razem z kolią, wszystko jest zrobione z grubej pianki Ewy. Tutaj tak samo jak na berecie. Również zębatka, zrobiona z Warbeat, więc zwarta nie rozwali się. Cóż, nakolanniki. Tak samo warblowe, żeby były twarde, żeby można było na nich kucać, klękać, iść na wojnę i takie tam sprawy. Buty jak najbardziej wygodne. Cosplay jest bardzo mobilny, więc osobiście bardzo go lubię. Tak. Dobrze, przejdźmy dalej do broni. Broń jest w całości zrobiona ze styrodurów, pokryta 50 warstwami glikolu, który jest świetnym utwardzaczem, dzięki czemu jest twardy i się nie połamie. No to jest pokryta jeszcze dodatkową masą papieru, która już w ogóle daje takiego armora dla tej broni, że jest nie do zdarcia, tak? A z czego są te soczewki? Są to lupy, po prostu lupy, ale sprawiają fajny efekt wizualny. Tak? To nic, że widać do góry nogami, nie wiem, czy kamera złapie. Obraz jest do góry nogami, ale to jest takie śmieszniejsze, nie? No i z daleka robi bardzo fajny efekt. Dziękuję bardzo. Ile czasu włożyłaś w ten strój? Ojej, powiem ci szczerze, że robiąc ten strój, robiłam go tak na raty. Zaczęłam go sobie robić w wakacje, a to zrobiłam sobie kawałek broni, a to zrobiłam sobie kawałek stroju i tak mi się to jakoś ciągnęło przez chyba pół roku, ale nie jest to zbyt wymagający strój, więc spokojnie mogłabym zdążyć w miesiąc, nawet mniej. Tylko mówię, ociągałam się z nim. A jeżeli chodzi o League of Legends, na pewno dalej grasz aktywnie. Oczywiście, że gram. Dywizja w tym sezonie? No niestety, brązowe myśli, pozdrawiam, jestem w brązie 5. Ja również pozdrawiam brązowe myśli. Ponieważ, zepsuli system i wygrałam sobie 8 ranketów, mnie rzuciło do brązu. No ja nie wiem, jak to jest możliwe. Wcześniej byłam w Silverze i też było tak. Witam. Witam również. Dzień dobry. Tak, a poza League of Legends, co jeszcze się zdarza tobie grać? Guild Warsa 2 najczęściej. I tak samo jak pewnie każda dziewczyna, gram w Simsy, bo lubię, kiedy mi się nudzi. No, całkiem spoko. Tak, próbowałam, miałam podejście do CS-a, jednak wszyscy się śmieją, że nigdy nie będę zawodowym graczem w CS-a, ponieważ jak ja gram, to ja muszę patrzeć w ziemię, a oni mi każą patrzeć przed siebie, a wtedy mi się zaczyna kręcić w głowie, ja nie potrafię grać z Counter-Strike'a, po prostu nie jest dla mnie. No cóż, tak bywa. A jak oceniasz tegoroczny IEM w odniesieniu do poprzednich? Znaczy się tak, mam porównanie, chociaż mój pierwszy IEM był w zeszłym roku, to jest mój drugi IEM. Jednak w zeszłym roku podobało mi się bardziej, jakoś tak bardziej było czuć tą esportową magię, można tak powiedzieć, tak? Że czuć było, że tutaj jest rywalizacja, że tu się walczy, że jest taka sportowa atmosfera, tak? No mówię, esportowa, ale to jednak sport. No w tym roku jest tak, no czy ja wiem, jakoś osobiście nie odczułam tej atmosfery, chociaż bawię się świetnie, bo ludzie są naprawdę mili jak zawsze. Jak na każdym takim evencie jest z kim porozmawiać, jest z kim się pośmiać, jest z kim zrobić zdjęcie. Także mimo wszystko IEM jest na plus. A w której części bardziej ci się podoba? Chodzi... W tej Expo czy w Spotku? No właśnie chciałam zapytać. Mi się wydaje, że tutaj Expo jest lepsze, bo w Spotku... No co jest w Spotku? W Spotku jest jedzenie, w Spotku jest tylko ta główna... Znaczy, to tylko głównie jest ta... Sklepiki? A no sklepiki, no. Niestety portfel mnie boli i no niestety nie mogę z nich skorzystać. W każdym razie wydaje mi się, że Expo jest fajniejsze z racji na to, że raz, że tutaj grają też, tak samo jak na Spotku, więc mamy mniej więcej to samo. No, w tym roku Counter-Strike wykopał Lola z głównej sceny. No właśnie też się chciałam
chciałam o to pożalić, że mi się to nie podoba, no bo co to ma być, no jakieś strzelanki tam w ogóle, no nie żebym w ogóle nie miała spływy przy sobie, no, ale wydaje mi się, że jednak Expo jest fajniejsze, że jest tutaj więcej rzeczy do roboty, można chodzić sobie po konkursach, w ogóle konkursy cosplay są robione tutaj na Expo, więc no moim zdaniem tutaj jest fajniej. W dużym konkursie cosplay również bierzesz udział? Niestety nie dostałam się do żadnego, ani do Zowi, ani do Esla, no nie w tym roku jeszcze, widocznie muszę ciężej popracować, chociaż to nie jest mój główny cosplay, w którym byłam jeszcze 2 godziny temu, ponieważ się przebrałam. Wcześniej miałam Infiltrator i Relie, z którą się zgłosiłam właśnie do obu konkursów, no niestety konkurencja była bardzo duża i naprawdę bardzo dużo świetnych strojów się pojawiło, więc rozumiem, że jury nie zwróciło na mnie uwagi, nie mam do tego o to nic za złe, ponieważ ja czuję, że ja już wygrałam sama dla siebie, rozumiesz, że zrobiłam coś ponad swoje skilla, z czego jestem dumna. Być może jutro mnie złapiesz jeszcze w tej Ireli, to może coś pokażemy jeszcze. No, mam taką nadzieję, że ten kostium również uda się pokazać. No, w takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad. Również bardzo dziękuję. A z Wami widzimy się w następnych materiałach. Pozdrawiam!